Za nami wydarzenie sezonu Wielka Warszawska 2012. Gonitwa, która nie rozczarowała. Jako pierwszy na tym celowniku zameldował się znakomity Kamerun. Myślę, że nadchodzący weekend będzie nieco spokojniejszy, ale w poszczególnych gonitwach emocji nie zabraknie. Wita Państwa Wojciech Zieliński. Zanim przejdziemy do tego, co nas czeka, powróćmy jeszcze na chwilę do wydarzenia minionego weekendu. Oto ostatnie metry Wielkiej Warszawskiej. A oto, proszę Państwa, bohaterowie tegorocznej Wielkiej Warszawskiej. Przede wszystkim Kamerun, trener Marek Nowakowski i właściciel pan Zygmunt Sobolewski. Ja myślę, że cała trójka zasługuje na marchewki. Zacznijmy od Kameruna. Zjadł dla panów też marchewki. Bardzo proszę, z gratulacjami. No brakuje jeszcze jednego bohatera, jockeya Piotra Piątkowskiego, który wykonał wspaniale swoje zadanie, dosiadając i wygrywając ten wyścig. Tak. Właśnie o Piotrze chciałem wspomnieć, bo trzecim, czwartym właściwie bohaterem jest jockey Piotr Piątkowski, który niestety no, troszkę się przeziębił, głos stracił i prosił, żeby przeprosić, że dzisiaj nie ma go tutaj z nami, ale ma nadzieję, że na niedzielę wyzdrowieje i będzie startował. Zacznijmy od tego, jak się czuje Kamerun. No wygląda, że tego, że wyścig nie zaszkodził mu, czuje się stosunkowo dobrze. Ewentualnie jakieś wahania formy to będziemy musieli jeszcze poczekać kilka dni, bo to się objawia tak po tygodniu, ale jak na dzień dzisiejszy jest wszystko w porządku. Stres panu minął? Już minął. Pan jako właściciel ma już dalsze plany odnośnie kariery Kameruna. Jakie to są plany? Znaczy apetyty są duże, no bo wyścig pokazał, że koń potrafi się dobrze ścigać, że potrafi zwyciężać. No, najlepszym takim naszym planem, który bierzemy pod uwagę, jest wyjazd zagraniczny na jakiś większy wyścig za granicą. Oczywiście musimy teraz patrzeć na jego samopoczucie, na jego kondycję, jak on ten wyścig zniósł. Jeżeli się będzie dobrze czuł, będziemy starali się spróbować i pojechać nim na jakiś wyścig zagraniczny. Czy nie grozi mu sprzedaż, tak jak kiedyś kombinacja po sukcesie została natychmiast sprzedana? No, tak, oczywiście. No, takim koniem się interesują kupcy zagraniczni. Jest zainteresowanie, to też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę. Niechętnie rozstalibyśmy się z Kamerunem, no bo to jest to dla nas taki no, wielkiej, dużej wartości. I jeszcze może biegać. I może jeszcze biegać, oczywiście, jeszcze przed nim kariera. Poza tym w perspektywie, mając taką karierę, może być wykorzystany i może być ogierem użytym w hodowli. Panie trenerze, czy ten weekend po takim wspaniałym weekendzie poprzednim będzie taki ulgowy, czy coś tam pan też liczy? Nie, nic tutaj nie będzie, nic nie będzie ulgowo. Oczywiście ścigamy się dalej i będziemy chcieli coś wygrać, a jak to będzie, to czas pokaże. W nadchodzący weekend zobaczymy tylko dwie gonitwy imienne, ale za to kilka gonitw kusaków francuskich. W niedzielę gonitwa o Nagrodę Życia Warszawy. Na dystansie 2000 metrów ścigać się będzie 9 folblutów. Przed Państwem redaktor Jan Zabieglik z Życia Warszawy, z którym znamy się już od ponad 20 lat, więc Janek, mówmy sobie po imieniu, a nie udawajmy, że jesteśmy na pan. Proszę Państwa, w naszych programach oczekują widzowie, że będą typy, że trenerzy powiedzą, kto wygra, kto przegra. No, zwykle wypowiedzi trenerów są bardzo subiektywne. Każdy trener dobrze mówi o swoim koniu i liczy, że ten koń w gonitwie zaistnieje. Ale redaktor Zabieglik nie jest ani trenerem, ani jockeyem i na konie, zwłaszcza w gonitwie o Nagrodę Życia Warszawy, może spojrzeć obiektywnie. Jak będzie? Jaka stawka? No, stawka jest bardzo interesująca. Są to konie takie z zaplecza bezpośredniego czołówki.
jest to w pewnym sensie nagroda pocieszenia dla tych koni, no, które nie zostały na tyle docenione, żeby wystartować w Wielkiej Warszawskiej. I ta stawka w tym roku naprawdę jest po pierwsze dziewięciokonna. I biegną trzy ogiery i sześć klaczy wystartuje. Moim zdaniem co najmniej sześć koni to są konie, które mają szansę na zwycięstwo. Są to przede wszystkim Datsun, Solejk i Acer, który lubi biegać po miękkim torze, a na pewno w niedzielę będzie to elastyczny, jeśli nie mocno elastyczny. No poza tym bardzo dobre są trzyletnie klacze. Sugar Pine, która wygrała w tym roku trzy wyścigi, podobnie jak Dule Dus. I jesienią teraz do formy klacze doszły jeszcze takie jak Elusive River i Never Refuse. Ta ostatnia sprawiła dużą niespodziankę, wygrywając nagrodę Rzeki Wisły. No to ta paleta tych koni, które mogą się liczyć, jest dość duża w twoim przekonaniu, ale jeszcze swoich takich konkretnych typów nie masz? Jeszcze, bo jak powiedziałem, no będę musiał niestety wytypować do Życia Warszawy cztery konie, ale w tej chwili jeszcze nie wiem, jakie wytypuję, ponieważ no też... Jeszcze będę rozmawiał z trenerami. No właśnie, proszę Państwa, redaktor Zabieglik tutaj często bywa na wyścigach, chyba częściej nawet od naszej ekipy. Rozmawia z trenerami, rozmawia z żokejami, no i na koniec typuje. No dzisiaj jeszcze no, za wcześnie. Mogę się pochwalić, że w Wielkiej Warszawskiej wytypowałem cztery konie, które przybiegły, co prawda nie w takiej samej kolejności, ale przybiegły do mety jako pierwsze. Znany jockey Mirosław Pilich miał bardzo słaby początek tego sezonu. Potem w połowie sezonu nastąpiło przełamanie, odrodzenie, pojawiły się zwycięstwa i mam nadzieję, że tak będzie już do końca sezonu. Czy można powiedzieć, że kryzys ma pan już za sobą? Mam nadzieję, że tak. Czuję się świetnie, nic mnie nie boli, nic mnie nie dolega, no i mam nadzieję, że ten kryzys już minął. Zmiana trenera posłużyła? Posłużyła, tak. Z panem Mielniczym no, znamy się kupę lat, on mnie wychowywał, on mnie uczył, no ja chciałem kiedyś ze wyścigów rezygnować, pan Mielniczy Mielniczki mnie namówił, żebym wrócił z powrotem, bo mam warunki, mam wszystko, no zrobi ze mnie jockeya, no i zaufałem i się nie zawiodłem, no i zrobi ze mnie jockeya i... Muszę panu powiedzieć, że on bardzo panu ufa. W wywiadzie mniej więcej dwa tygodnie temu powiedział nam, że wszystko co wie, co dobre, chce przekazać Mirkowi Pilichowi, żeby miał taki spadek po nim, jak gdyby merytoryczny. Więc trzeba obustronne to zachowanie, zaufanie zatrzymać. No chciałbym bardzo, nie ukrywam. W ten weekend jedzie pan 7 razy, 7 koni, które najlepsze? No najlepszych mogę powiedzieć, no w których będę dosiadał, to na pewno jest Fakielet. U pana Kozłowskiego, trenera. No mi się wydaje, że Jatar u pana Siwoni. No i mi się wydaje, że jeszcze Destino u pana Głowackiego. On jest taki no, chimeryczny. Raz leci, raz nie leci. No ale to nie jest zły koń i mam nadzieję, że coś się zawalczy. Fagelet w gonitwie o nagrodę judo to sprinterska gonitwa. Dobry będzie? No mam nadzieję, że dobry. No, że jeżeli go nie zmęczyły trudy tego sezonu, no to jeszcze no, ma szansę powalczyć. Zawsze biegał z czołówką sprinterów, a teraz no już ta czołówka sprinterów biegała w Mosznej, on Moszną ominął, jeśli pójdzie w judo, no miejmy nadzieję, że no będzie dobrze. Teraz jeździ pan u wielu trenerów, to dobrze czy źle? Mówię dobrze na pewno, że dużo dosiadów, ale że na mniej znanych koniach. Się bardzo z tego cieszę, że jeżdżę u dużo trenerów, mnie wsadzają na konie, a to, że nieznane, no to muszę obdarzyć trenera zaufaniem, który mi powie, jak mam pojechać, wydać mi dyspozycję, no i raczej wychodzi. Życzymy dalszych sukcesów do samego końca sezonu. Nie, dziękuję. Po raz pierwszy przed naszą kamerą młody trener Patryk Wróblewski. Panie trenerze, gdy mówimy o koniach, o ich możliwościach, to zawsze patrzymy na rodziców, patrzymy na rodowody, jaki koń ma papier. W przypadku pana można też tak spojrzeć, bo pan ma, że tak powiem, pochodzenie bardzo dobre. Ojciec trener, znakomity trener, matka także trenerka, pani Iwona, pan Grzegorz ojciec. Syn musiał iść w ich ślady, nie było innego wyjścia?
Było inne wyjście, mam dużo talentu w ręku, potrafię i jakieś tam samochody naprawiać. Z początku pociągnęło mnie bycie właścicielem, czyli wydzierżawiłem sobie dwa koniki, zacząłem się bawić. Potem dostałem propozycję od właściciela mojej mamy, która rezygnowała tutaj ze stajni, żeby zająć się tymi koniami, trenować. Zacząłem, wciągnęło mnie to, spodobało mi się, były jakieś cały czas jakieś w miarę wyniki. Tak więc jest to fajne, pokochałem tą pracę, kocham pracę ze zwierzętami, tak więc... No mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze lata i wyniki będą pozytywne. Największe sukcesy pana ojciec odnosił w płotowych gonitwach. Czy pan też się na ten rodzaj wyścigów nastawia? Tak, bardzo. Tylko i wyłącznie to lubię. Skaczę wszystko, co się da. Jeżeli przekroczy ten wiek 2 lat, to już naskakujemy. Jest to bardziej interesujące. No, lubię to. Lubię przygotować konie do wyścigów przeszkodowych. W ten weekend wystartują 2 pana konie. Co można o nich powiedzieć? Najpierw... Warsowiana. Warsowiana zawiodła mnie bardzo. Myślałem, że to będzie troszkę lepszy koń. Zawiodła mnie w wyścigach płaskich i zawiodła mnie w wyścigach płotowych. Wraca z portem na gonitwy płaskie. Zobaczymy. Sprzyja jej miękka bieżnia. No, myślę, że w tym wyścigu ma troszkę szans powalczyć. Ma taki troszkę, można powiedzieć, rzut. Dystansu się nie boi, dlatego że biegała w tych wyścigach przeszkodowych i była zawsze na płatnym miejscu. Tak więc no, mam nadzieję, że będzie w miarę tak rozgrywała, będzie widoczna w tym wyścigu. I drugi koń, Akre, czy tak się to wymawia? Akre. Akre, szczerze mówiąc, nigdy nie pracowała dobrze, zawsze była słabym koniem. Nie liczyłem na nic więcej, ale o dziwo czas pokazał, że trzeba było poczekać, bo podobała mi się strasznie w ostatniej gonitwie, była 5, gdzie finiszowała. No i teraz strasznie dobrze się czuję, dobrze pracuję, tak więc mam nadzieję, że w tej gonitwie będzie już widoczna. Jesień to czas sprzedaży i kupna koni. Właśnie wtedy odbywają się różne aukcje, zarówno w kraju, jak i za granicą. Właściciele kupują, sprzedają konie. Jest ruch w interesie, jak to się mówi. Ale konie zmieniają także właścicieli na służewcu. Tak jak w przypadku stajni Damis, którą reprezentuje pani Iwona Chojnowska. Wasza stajnia także troszkę pozbyła się koni, ale pewno nowych też przybędzie. No my jako hodowcy hodujemy roczniaki, najczęściej one zmieniają właścicieli właśnie w wieku, kiedy mają 1,5 roku i trafiają do treningu wyścigowego. W zeszłym roku głównym dzierżawcą koni był pan Janusz Romanowski. Sprzedajemy również konie i biegają po prostu już w nie naszych barwach, ale zawsze im kibicuję i obserwuję, jak się zachowują na torze. Dużo tych koni odeszło z Damisu? Około 30. A ile zostało w takim razie, bo bardzo dużo odeszło? No zostało niewiele, ale bo sprzedajemy również do Kazachstanu konie. W treningu wyścigowym w tym roku akurat nie mieliśmy żadnych 2-latków, natomiast mieliśmy konie 3-letnie. Te 2-letnie, które zostały w domu, trafią pewnie do treningu teraz, także staramy się jakoś zagospodarować to wszystko, co jest u nas w domu. Czyli tylko konie własnej hodowli, czy kupujecie też? W tej chwili tylko konie własnej hodowli. I spośród tych koni, które zostaną i będą startowały w najbliższy weekend, które pani by wyróżniła? Startują 2 konie. Startuje klacz Nowa Ruda i startuje w Nagrodzie Życia Warszawy Datsun. Datsun jest fajnym koniem. Po raz pierwszy sprawdzi się w pozagrupowym wyścigu. W tym roku biegał 6 razy, 4 razy wygrał, 2 razy był drugi. Trener pokłada w nim pewne nadzieje, więc będziemy mu kibicować i obserwować, jak się zachowa w wyścigu. Czasami w naszych programach staramy się pokazać Państwu najpiękniejsze miejsca na Służewcu. Dzisiaj zrobimy troszkę inaczej. Pokazujemy miejsce historyczne. Za mną ruiny wieży Ciśnień, która powstała w końcu lat 20. ubiegłego wieku, wtedy kiedy powstawał cały Służewiecki Tor. Były w niej 2 duże zbiorniki, w jednym gromadzono wodę ze studni głębinowych na potrzeby toru, w drugim na potrzeby mieszkańców i na cele gospodarcze. W 1939 roku Hitler z tej wieży oglądał bombardowanie Warszawy. Potem w 1943 roku Niemcy zburzyli wieżę, wysadzili ją w powietrze, ponieważ przeszkadzała startującym samolotom, bo samoloty startowały z toru zielonego. Dzisiaj są już tylko ruiny. A tak, wieża wyglądała w roku 1939, zaraz po wybudowaniu.
Wieża była mniej więcej na wysokości tego drzewa, które teraz rośnie na padoku. Tyle, proszę Państwa, historii, jak najbardziej współczesne wydarzenia w sobotę i w niedzielę na Służewcu o godzinie 12:30. Zapraszam.